Zapraszam. Cześć, witam Was, Ruda oraz Krzysiek z kanału Gryfinka. Dzisiaj przychodzimy do Was z czymś super. Mamy dla Was chytry ogród, dostaliśmy prototyp do recenzji od Hexy Studio i Lucrum Games, także wielkie dzięki za to. W ogóle przeglądałem social media, z każdej strony ten chytry ogród mnie atakował. Ja otwieram lodówkę, patrzę, a tam chytry ogród. Byłam bardzo ciekawa, no i udało się, możemy coś na ten temat powiedzieć. Chytry ogród jeszcze przez tydzień będzie na platformie właśnie Zagram w to w cenie 105 zł. Później te osoby, które będą chciały nabyć, osoby nieco spóźnialskie, będą mogły ją kupić za 130 zł. Korzystając z okazji, no jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla Was i dla nas, po to, aby tą grę urozmaicić o odblokowanie dodatkowych celów, prawda? O dodatkową zawartość. Co więcej, na Zagram w to można dokupić sobie dodatek, który będzie jednak troszeczkę urozmaicał rozgrywkę, bo wejdą karty wydarzeń, będzie to troszeczkę po prostu inaczej wyglądać. Także jest to taka swoista modyfikacja i odświeżenie tego, co już poznamy, czy co my już znamy. Chytry ogród jest to gra, w którą gramy od 3 do 5 osób, ale szczerze powiedziawszy, im więcej osób, tym lepiej, bo ta gra i serce tej gry jest to negatywna interakcja. To jest bycie złośliwym, to jest kopanie pod kimś doków i nie wiem, staranie się zrobić tak, żeby mi wyszło, a tobie jednak nie. Dokładnie. Jeżeli lubicie negatywną interakcję, to koniecznie zainteresujcie się po prostu tym tytułem, bo nie jest to tytuł duży, nie jest to tytuł trudny i sprawdzi się, myślę, w każdym towarzystwie. Sugerowany czas gry to 45 minut według pudełka, ale z własnego doświadczenia wiemy, że jest z tym różnie. Sugerowany wiek gracza to 8+ według pudełka, według prototypu. Na Zagram w to wyczytałam 10+, ale szczerze powiedziawszy, próg wejścia jest niski / średni, z czego bardziej w kierunku tego niskiego. Nie powiedziałabym, żeby ktokolwiek mógł mieć z tym problemy, po prostu. Instrukcja chytrego ogrodu jest zredagowana bardzo porządnie. Mamy tam przykłady, mamy tam opis, jakieś takie wprowadzenie fabularne, a same grafiki, ilustracje są po prostu przyjemne. Wystarczy na okładkę pudełka zobaczyć. Ruda kobieta z pałką naszprycowaną jakimiś gwoździami. Ej, zrobili Ci zdjęcie? Chciałabym Wam opowiedzieć tak mniej więcej, o co chodzi w tej grze i w jaki sposób nią będziemy grać. Rozpoczynając rozgrywkę, każdy z graczy otrzyma planszetkę gildii. Na ów planszetce będziemy sterować swoje surowce oraz ewentualny znacznik gracza, gdyby ktoś chciał nas przepędzić z planszy. Plansze będziemy budować, więc za każdym razem, znaczy może nie za każdym, bo oczywiście to jest powtarzalne, ale ona będzie po prostu wyglądać nieco inaczej. Te wszystkie dzielnice naszego miasta będą się różnić, będą w innym miejscu, prawda? Oczywiście tutaj warto napomknąć, że to jest prototyp raz jeszcze, dlatego ta wersja, myślę, finalna będzie wyglądać jednak nieco inaczej. Te elementy będą bardziej dopracowane. Na każdej dzielnicy wyląduje 100 skafelków interesu. Kafelki interesu będą nam potrzebne do wygrania gry, ponieważ wygrywa gracz, który uzyska 100 punktów. Więcej, znaczy tak, 100 punktów to jest ten limit, tak kiedy będziemy kończyć grę, ale tak na dobrą sprawę ktoś może mieć więcej, prawda? Na koniec rundy. Dokładnie, w ostatniej turze jeszcze możemy zrobić duże, małe interesy i okaże się, że ktoś, kto zainicjował tak jakby koniec gry, wcale nie wygra. Dokładnie. Na takim kafelku znajduje się duży interes, który jest droższy, ale również przynosi więcej punktów i mały interes, który przynosi mniej punktów, ale jest tańszy. Analogicznie. Każdy z graczy będzie miał 7 kart na ręce. Tych 7 kart będzie nas sprawnie przeprowadzać przez turę, nakierowywać nas, ponieważ grafiki, które na nich są, po prostu przypominają nam i opisują akcję, którą będziemy po prostu wykonywać. Mamy tam sabotaż, mamy przesunięcie swojego członka gildii, mamy licytacje, surowce, dokładnie, duże i małe interesy. Więc wykładając konkretną kartę z konkretną inicjatywą, ponieważ karty nie będą rozpatrywane wszystkie naraz, tylko w odpowiedniej kolejności. Może nie wszystkie naraz, tylko w kolejności tej, której były wyłożone, tylko patrzymy na inicjatywę, która na takich kartach się znajduje. W przypadku remisów, to jest ciekawe, pierwszy gracz nie jest tylko i wyłącznie pierwszym graczem, tylko jest tak jakby ulubieńcem króla. Właściwie to faworyt księcia.
I to jest całkiem zabawne, bo faworyt księcia będzie decydował i na przykład będąc faworytem księcia można zdecydować, że ta karta będzie działać, a tamte karty nie będą i wtedy ta osoba zrobi komuś na złość i odrzuci. I to jest bardzo dobry przykład na to, że gra nie jest tylko i wyłącznie na stole, ale przenosi się ponad planszę. Także gracze grają między sobą słownie, zawiązują pewnego rodzaju koalicje i próbują pod sobą dołki kopać, zawiązując pewnego rodzaju sojusze. O, dokładnie. Sojusz to dobre określenie. Bardzo podobało mi się to, że ten faworyt księcia ma właśnie tą jakby podwójną rolę. Czyli oprócz tego, że na początku swojej tury będzie wykładał dekret na jakąś konkretną dzielnicę, który będzie rozpatrywany przed wszelkimi akcjami, to właśnie ma jeszcze tą moc rozstrzygania remisów i sporów. Także, no, to jest jak najbardziej spoko. A dekret to jest nic innego niż po prostu wyłączenie pewnego rodzaju akcji. Kart akcji. Akcji na dekretów, danej dzielnicy. Dekretów też jest tam kilka. Ulubieniec, faworyt wykłada zakryty dekret i reszta graczy nie ma bladego pojęcia, jaka akcja jest tutaj wyłączona, więc to jest takie troszkę doza niepewności. Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o samą turę graczy. Ulubieniec księcia wykłada dekret, dostajemy surowce odpowiadające kolorowi tam, gdzie stoi nasz członek gildii. W drugiej fazie będziemy zagrywać karty. I teraz, grając 3-4 osoby, zagrywamy 4 karty. Oczywiście nie wszystkie naraz, tylko każdy po kolei. Kolejnie będziemy się do tych kart stosować i na sam koniec porządkujemy planszę, czyli ściągamy swoje karty z powrotem na rękę. Oprócz tego trzeba dołożyć surowce na planszę. No i możemy pomału zaczynać. Aha, jeszcze znacznik. O, ten tutaj będzie krążył wokół planszy i będzie pokazywał, która dzielnica będzie pierwsza rozpatrywana w kolejnej turze. Ciężko tutaj mówić o losowości z racji tego, że oprócz tego, że będziemy wykładać kafelki interesów w jakiejś tam losowej kolejności, tak to, co się dzieje właśnie nad planszą, nad stołem... To już jest kwestia graczy. To już jest kwestia graczy, więc to, że ja wyrzucę jakąś kartę, wcale nie oznacza, że ktoś mnie zaraz nie zasabotuje. Nie zablokuje cię, dokładnie, prawda? I jednak tej akcji nie wykonam, więc ta losowość będzie wynikać z samej negatywnej interakcji, która, tak jak mówiłam wcześniej, jest sercem tej gry. I szczerze powiedziawszy, grając to kilka razy, ja odczuwałam mega taki podjar pozytywny, czy mi wyjdzie, czy mi nie wyjdzie, czy ktoś mnie nie przebije, ja to chcę, może mi się uda. Jest coś takiego, faktycznie. Także to jest świetna sprawa, jeżeli właśnie chodzi o same odczucia, rozmowy z graczami i próbowanie ich przekabacić po prostu na swoją własną stronę. To jest coś na zasadzie, ej, słuchaj, ja w zeszłej turze pozwoliłem ci wykonać tą akcję, to teraz może ty mi pozwolisz, co? A tu się okazuje, że nie. Kilka razy graliśmy w 3 osoby, kilka razy graliśmy w 4 osoby, no piątki akurat ciężko było nam tutaj zebrać całą brygadę ludzi do tego, ale właśnie te 3 i 4 osobowe warianty bardzo dobrze się sprawdzają. Wiadomo, im było więcej osób, było więcej negatywnej interakcji, ale w 3 osoby również bardzo dobrze nam się grało. Wariant 5-osobowy polega na tym, że wykładamy mniejszą ilość kart na planszę, więc ta negatywna interakcja tak jakby delikatnie się zaniży. Myślę, że to jest zabieg specjalnie zrobiony po to, żeby ułatwić w pewien sposób zdobywanie surowców, no bo gdybyśmy zagrywali dalej te 4 karty, no to ciężko by było cokolwiek zrobić. A ja myślę, że to jest proporcjonalne do rozgrywki czteroosobowej. Po prostu jest trochę ciaśniej i dlatego też ta karta jest usunięta. Tak. Jest to specjalny zabieg. Regrywalność jest, myślę, na wysokim poziomie. Co prawda nie mieliśmy okazji tego przetestować nie wiadomo jaką ilość razy, ale będąc w towarzystwie, nie wiem, na pikniku, na jakimś grillu, czy po prostu nawet grono casuali, które przyjdzie do nas do domu i będzie chciało w coś zagrać, to jest gra, po którą ja będę chciała sięgnąć, o ile będę wiedzieć, że nie będą się kłócić, tak wiecie, serio, kłócić nad planszą. Bo to może są czasami takie nie kłótnie. Jest to gra, która będzie zabijać przyjaźnie i, nie wiem, powodować rozwody i rozpady małżeństw, to nie aczkolwiek no może się zdarzyć tak, że pewne osoby nie wytrzymają tego napięcia i zaczną się kłócić. Pomimo tego, że gra nie jest trudna, to jednak trzeba do niej podejść z takim przymrużeniem oka i z dystansem. Trzeba spowodować też to, żeby ta gra przeniosła się poziom wyżej nad planszę. To, co mi się podobało, to na pewno to, że faworyt księcia, czyli nasz pierwszy gracz, ma jednak
jakąś taką większą funkcję, ważniejszą funkcję, aniżeli samo wykładanie dekretów. W grze są bardzo proste zasady, łatwo przyswajalne, a karty i wszystko, co na nich się znajduje, ma nam pomóc. Więc nawet właśnie gracze, którzy niezwykli, nie wiem, siadać nad tego typu planszą, czy właśnie rozkminiać, co dana karta ma znaczyć, oni tutaj nie będą mieć problemu, bo tak naprawdę mamy tutaj cztery rodzaje, pięć rodzajów akcji. Raz spotkaliśmy się z opinią, że mogłaby się przydać pewnego rodzaju ściągawka, ale no, po jednej czy tam po dwóch turach to ta ściągawka już totalnie nie była potrzebna. Więc no, to jest bez sensu, tym bardziej, że tak jak mówię, karty mają nam pomagać i właśnie to robią. Ikonografia jest bardzo przystępna i nie ma problemu z zrozumieniem. Negatywna interakcja, która jest sercem tej gry, no, jest moją ulubioną częścią całej rozgrywki i co więcej, grafiki. Słuchajcie, ta kreska, te ilustracje... One są takie mocno karykaturalne. Tak, i takie są... No jej, no chcę się na nie patrzeć po prostu. One wszystkie ta są, zakonnica. One są wszystkie w jednym klimacie utrzymane, wszystko jest spójne. No naprawdę świetna sprawa, jeżeli to będzie jeszcze lepiej wykonane, aniżeli to, co mamy tutaj zaprezentowane, to już w ogóle jest sztos. Jest sztos. Ja zdecydowanie Chytrogród polecam. Jest to gra, do której będę chciała wracać i nie wahajcie się, jeżeli się wahacie, czy ją wspierać, czy nie, to muszę Wam powiedzieć, że ja wyniosłam multum pozytywnych uczuć po kilku rozgrywkach. Na pewno będę ją wyciągała nie tylko na spotkania familijne, ale również mogę ją zabrać ze sobą do knajpy, żeby ze znajomymi przy kuflu piwa dobrze się po prostu bawić. I tyle. Ona się sprawdzi w różnych sytuacjach, jest dosyć taka wdzięczna i elastyczna, jeżeli chodzi o dobór współgraczy. Jak najbardziej. Z czystego serca polecamy. Grać, nie umierać. Koniecznie dajcie nam znać, czy już wsparliście Chytrogród, czy czekacie z równą ekscytacją na niego jak i my. Czekamy na łapki w górę, czekamy na Wasze subskrypcje. Życzymy Wam miłego dnia. Do kolejnego materiału. Pa, pa. Cześć.